Zakład karny w Barczewie. Jedno z najstarszych i największych w Polsce więzień. Trudno uwierzyć, że kilka wieków temu mieściły się tu łąki i ogrody klasztorne. Bracia mniejsi postawili tu budynek, w którego frontowej części mieściły się pojedyncze cele klasztorne. Zakonnicy trafiali do nich za różne przewinienia. Z pewnością z tego powodu klasztor zaczęto nazywać domem karnym. Dwa wieki temu na mocy dekretu rządu pruskiego zakonnicy zostali wypędzeni ze swoich ziem, a z domu karnego uczyniono prawdziwe więzienie. Dziś odbywa tu karę około 800 więźniów. Wszystkich kategorii. Od pierwszy raz karanych młodocianych przez recydywistów do szczególnie niebezpiecznych osadzonych. Te mury odgradzają całe spektrum ludzi, wyznaczając granice rozpiętości ludzkich doświadczeń. Każdy więzień ma tu swoje ustawowe 3 metry kwadratowe. Niektórzy chcą jeszcze zbudować z nich dom. Dom, który, żeby zrozumieć, trzeba najpierw usłyszeć. Czego należy słuchać? Odrębności tego miejsca od innych miejsc na świecie, tak? Czyli dźwięków, jakie towarzyszą każdego dnia, w każdym momencie, każdemu, kto przebywa na terenie zakładu karnego. Więzienia są bardzo negatywnie postrzegane przez społeczeństwo, tak? Społeczeństwo jest raczej za jak najsilniejszą, jak najostrzejszym systemem represyjnym wobec w stosunku do osób pozbawionych wolności. I trudno niektórym ludziom zrozumieć potrzebę tego, co my robimy. Wydaje mi się, że jest to jakiś zbędny luksus, niepotrzebne marnowanie pieniędzy itd., itd. A zapominamy, że po prostu to jest poniekąd jak wychowywanie dzieci. Tak? Trzeba pracować nad tym, edukować i dążyć do tego, aby ci ludzie mogli normalnie wrócić do społeczeństwa. To są ludzie, tak? I o tym musimy cały czas pamiętać. Jeżeli chcemy wypuścić lepszych ludzi na zewnątrz i chcemy, żeby rzeczywiście oni wrócili lepsi do społeczeństwa, nie ma, myślę, innej drogi. Czapkę i to, co z kieszeni. No kim mogłem być? Bandytą. Zresztą charakter przestępstw na to wskazuje, prawda? Jakie życie toczyłem. Szybkie. I zmierzające chyba tak naprawdę ku temu złemu. Napady, pobicia, rabunki, kradzieże. Gdzieś tam jeszcze na końcu było zabójstwo. Wielu rzeczy nie rozumiałem, tak? Wielu rzeczy nie potrafiłem. Żyłem tak, jak żyłem, nie znając tak naprawdę innego życia i nie rozumiejąc, tak? Życia innych ludzi, tych, którzy tam gdzieś obok mnie żyli, tak? Albo gdzieś, gdzie przebywali. Takie życie prowadziłem, no i wydawało mi się, że takie życie będę toczył do końca życia. Spotkałem kilka osób tutaj, które akurat potrafiły w jakiś sposób dojść do mnie i zmienić moje nastawienie czy moje postępowanie. Spotkałem osobę,
tutaj człowieka, który po prostu dostrzegł we mnie ten potencjał artystyczny, bo przedtem rysowałem z pasji tylko dla siebie, tak, i wyłącznie tam. Czy tworzyłem to, co grafiki, różne rzeczy, robiłem to tylko dla siebie. On dostrzegł, że jednak można rozwinąć to trochę w innym kierunku i że dzięki mojemu talentowi czy mojej wyobraźni mogę po prostu ukierunkować swoje życie tak, żeby więcej tutaj nigdy nie trafić. I drobnymi kroczkami próbował mi to jakoś uświadomić, prawda, pokierować i pokazać drogę, którą powinienem iść. Nie to, co poprzednio szedłem, tylko nową. No ciężko było z mojej strony, tak, bo nie byłem osobą, która by się potrafiła albo chciała podporządkować i czy do służby więziennej, czy do administracji podchodziłem raczej z pełną rezerwą, tak, czy oporami. No i w moim mniemaniu to odnosiłem wrażenie, że po prostu ten człowiek chciał do swoich celów mnie wykorzystać. No nie brałem pod uwagę tego, że po prostu robił to bezinteresownie i tylko dlatego, że widział we mnie jakiś potencjał na przyszłość, czy od siebie chciał po prostu zmienić kogoś. Kogoś takiego bandziora właśnie jak ja. Większość właśnie prac jest inspirowanych tutaj tą codziennością, tak, i całym świadkiem tym, w którym tutaj żyję, bo rzadko się spotykałem z satyrą dotyczącą właśnie tego środowiska, tak, w którym ja przebywam, a które tak naprawdę ja znam od środka i bardzo dobrze. Czyli mogę przedstawić codzienne życie tutaj w więzieniu i tego środowiska całego przestępczego w krzywym zwierciadle. Ja zawsze na większości swoich rysunków próbowałem podziękować tym osobom, prawda, które mi pomogły w życiu, właśnie teraz podczas tej mojej odsiadki i które w sposób jakiś tam istotny miały wpływ na to, że się zmieniłem. Inaczej nie mogłem okazać swojej wdzięczności, prawda? Zwykłe dziękuję było niewystarczające za to, jak oni naprawdę wiele poświęcili dla mnie. Bo gdyby nie oni, to pewnie byłbym kiedyś znowu takim człowiekiem jak kiedyś. To jest właśnie hołd oddany temu człowiekowi, który mnie zmienił, Andrzejowi Różańskiemu. Nawet taki człowiek jak ja może jednak bardzo wiele osiągnąć. I może udowodnić przede wszystkim nie tylko tym ludziom porządnym, ale tym ludziom w więzieniu, takim jak ja, prawda, że możemy jednak wiele osiągnąć. Tak? Że my nie jesteśmy skazani, bo większość mojego życia to mi próbowano wmówić, że tak naprawdę nie powinienem się zmieniać, bo nie ma dla mnie miejsca w społeczeństwie. To na każdym kroku podkreślano, prawda, że dla mnie nie ma szans żadnej, że ja po prostu zostałem skazany już od dawna na to środowisko i w tym środowisku do końca życia już zostanę, prawda? Więc chciałbym może nie udowodnić, tylko pokazać, że jednak każdy człowiek może się zmienić i każdy może osiągnąć jakiś sukces, sukces, którego mogą nawet nie osiągnąć inni normalni ludzie, prawda? Się nie zmienia. To jest fakt, ale nie zawsze, nie wszystko, co zmienia na lepsze. Jest wielu ludzi na przykład, którzy wpadli tutaj, no nie wiem, przez głupotę, a wychodzą i potrafią, nie wiem, kraść, wiedzą, jak popełniać przestępstwa. Tego można się tutaj nauczyć, nasłuchać, co, jak, do czego. Moje słownictwo bardzo zubożało. Tak naprawdę obracałem się w towarzystwie takim, że nigdy żadnych kontaktów z prawem i tak dalej. No a tutaj wpadłem, nie mój świat był całkiem. No, faktem jest to, że dostałem tutaj bardzo dużą szansę, że prawdę mówiąc nigdzie, chociaż kilka tych więzień było, zjeździłem trochę. Nigdzie nie dostałem szansy rzeźbienia. Jeden wyraża swoje emocje, nie wiem, poprzez krzyki, poprzez... No, każdy w jakiś sposób swoje emocje wyraża, potrzebuje się w jakiś sposób rozładować. Ja się rozładowuję w ten sposób, rysuję, rzeźbię.
Ja zostałem wychowany w rodzinie katolickiej, ale to nie jest tak, że no nie wiem, latam na msze i tak dalej. Dla mnie pojęcie Boga i tak dalej to jest to, co ja robię. No nie wiem, nie potrzebuję, nie wiem, modlić się, klepać różańca, chodzić do kościoła do tego, żeby no nie wiem, rozmawiać z Bogiem. Mogę to robić poprzez to, że rzeźbię na przykład. To, że robię coś twórczego. Jest dużo rzeczy, które chciałbym wyrzeźbić. Przede wszystkim tematyka fantasy. Ale no, całe mnóstwo tego. No, to jest, w moim przypadku to jest moment. Przychodzi jakiś pomysł i mogę robić. Myślę, że powiedzmy, że radzę sobie nieźle z dłutami, ale tam są dużo lepsi ode mnie. Jeżeli mi się uda z tego żyć, no to będę bardzo szczęśliwy. Tylko mogliśmy zobaczyć cząstkę tej zmiany niektórych osób, ale także tutaj mamy inne możliwości. Mamy możliwości kursowe, prowadzimy różnego rodzaju kursy, prowadzimy szkołę internetową, a głównym też jest tutaj ważnym elementem, który jest w Zakładzie Karnym w Barczewie, jest terapia, która tutaj się odbywa. Na terenie Zakładu Karnego w Barczewie znajduje się największy oddział terapeutyczny w polskich więzieniach dla skazanych uzależnionych od alkoholu i tam bardzo mocno widać tą przemianę ludzi, którzy poprzez terapię zmieniają właściwie całe swoje życie. Ktoś bardzo mądrze przed wojną powiedział, pewien polski penitencjarzysta, że musimy pamiętać o tym, że do zakładu karnego, że przed bramą zakładu karnego zostaje przestępca. Do zakładu karnego wchodzi człowiek i musimy pracować z tym człowiekiem. Musimy liczyć się z tym, że w każdej chwili może być naszym sąsiadem. Musimy spowodować, żeby on po prostu mógł być naszym sąsiadem, którego będziemy akceptować, z którym będziemy normalnie funkcjonować i żyć.